Wzrok. Oko. Alergia. Złość. Ból. Ulga. Westchnienie. Miłość. Para. Buch. Pociąg. Fascynacja. Wszystkiego najlepszego. Aha. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i duża na sylwę, która gości. No i żeby następny spektakl nam się udał, no i żebyśmy jakoś dotrwali razem do Wielkanocy. Ja ci mówiłam, co kiedyś rodzicom kupiłam na Wigilię w prezencie. Co najbardziej pamiętam? Przypomnij mi. Tackę z drogerii. Tackę. Taką z piosku, no brązową za 48 tysięcy. Znaczy tam 48. Nie, 4800 chyba. Nie pamiętam. Można pani prosić. Tak, przestać. Pani, u nas to nie ma prawdziwej arystokracji. Wszyscy są albo z Warszawy, albo z Krakowa. Albo z bloków. Albo z bloków. A ja bym chciała napisać o Wigilii. Kochanie, napisz. Nie. O prawdziwej polskiej Wigilii. Wiesz, wszyscy się kłócą, wyrzucają sobie, awanturują się, mówią sobie najgorsze rzeczy, a potem siadają razem do stołu, muszą ze sobą rozmawiać normalnie, podzielić się opłatą. Żeby to odwrócić, tak bym chciała, wiesz? Kochanie, odwróć. Mam 42 lata i wszyscy mi wszystko ukradli. Wszystkie najlepsze pomysły. Ty też. Zazdroszczą mi. Ale czego? Tego, że jestem nieszczęśliwa? Może oni tego nie wiedzą, co? Chciałbym się przenieść tutaj na stole. A kurwa. Na serio? Brakuje ci odwagi. No dlaczego nie? Dobrze mi to zrobi, nie mam ruchu praktycznie. O Jezu, no to biegaj, Boże, kto ci broni? No będę biegał, będę robił drzewo, będę wyjeżdżał stąd do pracy, wracał z powrotem. Ludzie tak robią. Robert, jakbyś mnie posłuchał, to byśmy zrobili fantastyczny spektakl i w ogóle nie byłoby żadnego problemu. A tak co? Nic nie zrobiłeś z moim tekstem, z moimi marzeniami. No nie, nic! Ola, ja mówię serio, tu możesz pisać spokojnie, tu możesz... Robert, ja tu mogę pić co najwyżej. Nikt tu nie przyjedzie, nawet Klaudia nie chce. No po cholerę to kupiliśmy. Co tam? O, kurier, kupiłaś mi coś? Jezu, ja strasznie miałam taki sen, Robert. Co tam? Klaudia? No co Klaudia? Klaudia jest na górze, nie? Może wyszła na zewnątrz i jaja sobie robi. No jak wyszła, po kierunku ochronie przy domu. Robert, nie otwieraj. Widziałeś Fanny Games? Kto to jest? Halo? Halo, słyszy mnie pan? Proszę pana? Kim pan jest? Jak pan się nazywa? Halo? 24 grudnia 2017. Rok jakiś człowiek nieprzytomny, najpierw pukał, potem się położył, zemdlał, oddycha, tętno w normie, nagrywam, żeby dowody były. A może to jednak narkoman jest? A może uciekł ze szpitala? Z jakiego szpitala? A może tu w pobliżu czekają jego kumple? Tak, wiesz, ci dwaj z kijami od golfa. Świetna scena, zajebista. Zrób coś takiego w teatrze. Nie zrobisz, nie? Bo to trzeba trochę odwagi mieć, trochę myśleć, trochę wyobraźni człowieku mieć. Zdałem chronić kryminalną. Ależ Robert, przecież gdyby ktoś chciał nas napaść, to by nas po prostu napadł. Moglibyśmy wrzeszczeć, mogliby nas obdzierać ze skóry i gwałcić, i pies z kulawą nogą by nas nie usłyszał, bo się uparłeś na to, odludzie.